Żagórami, żamorzami, jak to w bajkach bywa, była sobie piękna kraina. Graszował w niej groźny rzezimieszek, napadał na ludzi, rabował, wyrządzał im krzywdę. Król oczywiście wystosował list gończy, rozesłał swoich żołnierzy. Długo ścigali rzezimieszka, w końcu został złapany. Publiczny proces, wyrok, kara śmierci. Kat pozwolił rzezimieszkowi skorzystać z przywileju ostatniego słowa. A ten zwrócił się do króla słowami: Królu, odrocz egzekucję o rok. Pozwól mi w tym czasie zamieszkać przy twojej królewskiej stajni, a ja w zamian, w dowód wdzięczności, nauczę twojego konia latać. Król popatrzył na rzezimieszka tak jakby na mnie. O co mu chodzi? Ale rzezimieszek się zarzekał. Wyobraź sobie, jak będziesz postrzegany w świecie, gdy będziesz przybywał na spotkania na latającym rumaku. Popatrzył król na swoich doradców i zapytał: Mogę to uczynić? Królu, stanowisz prawo, możesz wszystko. Zatem niniejszym ogłaszam odroczenie wyroku o rok, a rzezimieszka przewieźcie do moich królewskich stajni. Kat wyprowadza rzezimieszka, podchodzi do niego adwokat, ściszonym głosem mówi: Coś ty najlepszego zrobił. Obiecałeś coś, czego nie będziesz mógł spełnić. Przecież konie nie latają. Ty to wiesz, mówi rzezimieszek, i ja to wiem. Ale dzięki temu jeszcze rok pożyję. A może przez ten rok coś się zmieni? Czasami i my potrafimy Panu Bogu naobiecywać bez pokrycia różnych rzeczy. Jednak nasz król nie jest naiwny, kiedy utrzymuje nas przy życiu, ale jest miłosierny. I dzisiaj o tym miłosierdziu chciałbym powiedzieć. Usłyszeliśmy w Ewangelii historię człowieka uzdrowionego przez Pana Jezusa przy sadzawce Betesda. Z języka hebrajskiego Betesda znaczy dom miłosierdzia. W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel w sposób bardzo barwny przedstawił nam wizję wody, która ma swoje źródło w świątyni. To komentarz do Ewangelii. 38 lat człowiek czekał na poruszenie wody, aby jako pierwszy w sadzawce się zanurzyć. Zawsze go ktoś uprzedzał. Jest taka żydowska legenda, że wodę poruszały skrzydła anioła. Ale tak na dobrą sprawę, ta sadzawka miała poruszenie wody, gdy w świątyni połączonej z nią podziemnym adweduktem miały miejsce rytualne obmycia. Sadzawka zasilana wodą ze świątyni. To tam jest dom miłosierdzia. Jako ciekawostkę dopowiem, że przy tej sadzawce, odkrytej dopiero w XIX wieku, bo jak pamiętacie, w 70 roku Jerozolima była zniszczona, stoi bazylika świętej Anny, wybudowana na miejscu, gdzie urodziła się Maryja. Nie w Nazarecie, a w Jerozolimie. Bo to też Matka Miłosierdzia. Pewnie pamiętacie, nie tak dawno przeżywaliśmy Rok Miłosierdzia. Inicjował go papież Franciszek, ukazując światu ikonę
którą przywiózł z Polski, z Jarosławia, z cerkwi grekokatolickiej, ikonę Matki Bożej zatytułowanej Brama Miłosierdzia. Kiedyś kopię tej ikony otrzymał jako biskup w Argentynie. Przez cały rok Miłosierdzia ta ikona z Polski była w Watykanie. To wszystko się łączy. Miseris cordare, trzy łacińskie słowa stanowiące istotę miłosierdzia. Miseris cordare, dać serce nieszczęśnikowi. Serce, które jest synonimem życia, nadziei, przebaczenia. Dać serce nieszczęśnikowi. Jest to zatem oferta, z której mogę, ale nie muszę, jeśli nie chcę, skorzystać. Korzystam z tej oferty wówczas, gdy uznam, że jestem nieszczęśnikiem. Bóg mi daje przebaczenie, uzdrowienie, życie, nadzieję, ale mogę powiedzieć nie, dziękuję. W 1992 roku wstępowałem do seminarium. Wówczas obecny papież Franciszek przyjmował sakrę biskupią. I jako biskup nominat mógł sobie wybrać herb i motto biskupie. Pewnie pamiętamy wszyscy motto naszego świętego Jana Pawła II. Totus, to znaczy doskonale znać łacinę, cały twój. A kto zna motto papieża Franciszka, ręka do góry. W nagrodę kolacja z prałatem przy świecach. Nikt nie chce takiej kolacji. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Tak brzmi to motto. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Jest to zdanie wyjęte z kazania, które w VII wieku powiedział święty Beda Czcigodny na kanwie Ewangelii o nawróceniu celnika Mateusza. Święty Beda Czcigodny jest czczony nie tylko w Kościele katolickim, ale również prawosławnym. I choć nie ma kultu świętych, również przez protestantów. Zanim został kapłanem, był przyrodnikiem w VII wieku przepowiadającym kulistość ziemi. Nikt jeszcze mu nie wierzył. To kazanie w całości czytamy w uroczystość świętego Mateusza Ewangelisty w Brewiarzu. Pamiętacie Ewangelię? Pan Jezus idący przez Warszawę. Tłum za nim, każdy czegoś chce. Pocieszenia, uzdrowienia, może wskrzeszenia zmarłego. Ale jest ktoś, kto niczego nie chce, bo wszystko ma. Ma zdrowie, ma pieniądze, ma władzę i ma wszystkich gdzieś. Pan Jezus mija jego komorę celną, zatrzymuje się, spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Dziś chcę się zatrzymać w twoim domu, Mateuszu. A tłum, który Pana Jezusa otaczał, zaczął krzyczeć: do grzesznika w gościnę idzie. Delikatnie mówiąc, nie lubieli Mateusza nie tylko dlatego, że był obrzydliwie bogaty, a dorobił się nieuczciwie. Ale przecież to był kolaborant. Izrael pod okupacją Rzymu. Wyobraźcie sobie drugą wojnę światową. I Polaka, który donosi na sąsiadów do hitlerowców. Jeszcze szczęściem byłoby znaleźć się w obozie koncentracyjnym, bo czasami egzekucje były natychmiastowe. Nienawidzono celnika. Po ludzku zasłużył na to, prawda?
Ale Pan Jezus go wybrał, a Mateusz wstał i Pana Jezusa do domu zaprowadził. Tam nie było demagogii, nie było przekonywania, co w zamian otrzyma. Spojrzał z miłosierdziem. Gdzie miłosierdzie, to dać serce nieszczęśnikowi. Po pierwsze, celnik zobaczył we wzroku Pana Jezusa to, czego nie widział we wzroku swoich sąsiadów. We wzroku tych, którzy go codziennie mijali albo przychodzili płacić podatki, widział nienawiść, gniew, złość. Nagle patrzy na ciebie ktoś, kto w oczach ma miłość. Ewenement. Nie ocenia, nie oskarża, nie osądza. Ale pamiętacie, oferta. Mógł powiedzieć Mateusz: mam władzę, mam kasę, mam zdrowie, mam wszystkich gdzieś. Nie, dziękuję Panie Jezu, idź gdzie indziej. Mateusz stanął i powiedział: mam władzę, mam kasę, mam zdrowie, mam wszystkich gdzieś i jestem nieszczęśliwy. I chcę to zmienić. Chodź, Panie Jezu, do mojego domu. Była uczta, byli bliscy Mateusza. Nie wiemy, czy się nawróciła żona, dzieci, matka, ojciec, teściowie. Wiemy, że w Ewangelii, co się wydarzyło po tej uczcie. Jezus powiedział: dziś zbawienie staje się udziałem tego domu. Czyli ratunek przychodzi na wszystkich, bo ty, Mateuszu, mnie tu zabrałeś. Jakież to słowa pociechy dla tych, którzy mają kogoś w domu niewierzącego. Przychodzą nieraz, co zrobić? Chciałoby się powiedzieć: wierz tylko, a Jezusa do domu zabieraj. Zbawienie staje się udziałem domu. Znajdzie Pan Bóg sposób. A my mamy być ufni i wierni. Uznać w sobie grzesznika. Wtedy mogę skorzystać z miłosierdzia. Oferta aktualna, dopóki żyję. Wyobraźcie sobie, że wychodząc ze świątyni dzisiaj znaleźliście 500 w jednym banknocie. Bierzemy? Wypada zapytać, czy ktoś nie zgubił. Proboszcz ogłosił we wszystkich lokalnych mediach. Pytanie było postawione. Nikt nie zgubił, ze wschodu przywiało. Bierzemy? No bierzemy. Jak komuś niepotrzebne, to może biednemu dać, tak? A gdyby te 500 było w błocie, bierzemy? No bierzemy, przez chusteczkę można, maseczkę można poświęcić. No 500 rzadko leży na drodze. Teraz będzie drastycznie. A gdyby 500 było w psiej kupie, takiej rzadkiej, tylko sobie nie wyobrażajcie. Bierzemy? Nie, nie, nie bierzemy. Jest łacińska sentencja, że pieniądz nie śmierdzi, psia kupa śmierdzi. W banku można wymienić, tak? Dadzą mniej, czy wypłacą znowu 500? Tak na nas Bóg patrzy. Czy pośród nas tu siedzących są osoby w stanie łaski uświęcającej? Mają tę samą godność w oczach Bożych. Osoby, które są w stanie grzechu powszedniego, mają tę samą godność w oczach Bożych. No i ta psia kupa. Mogę siedzieć latami w grzechu. Przyplątałem się. Mam tę samą godność i wartość w oczach Bożych. Oferta ważna, wystosowana do każdego. Nieważne, na jakim etapie nawrócenia jesteśmy. Bóg nas tak samo kocha. Boże miłosierdzie w praktyce mojej kapelańskiej. Przed kilkunastu laty zostałem zaproszony do Płocka, aby poprowadzić warsztaty dla katechetów. Zabrałem ze sobą na przepustkę 3 więźniów. Tak się złożyło, że 3 morderców.
płatny mordercza, bandyta taki, który zamordował w celu rabunkowym, i bratobójcza, taki współczesny Kain. Trzydniowe warsztaty, zostaliśmy zakwaterowani w klasztorze przy Rynku Płockim. Nie wiedziałem, co to za miejsce. Zrobiliśmy swoje. Ostatniego dnia przełożona oprowadza nas po tych budynkach klasztornych, wyprowadza na zewnątrz, pokazuje fundament i mówi: tu siostra Faustyna Kowalska po raz pierwszy miała widzenie Pana Jezusa. Tu jej powiedział: przyprowadź najgorszych, jeśli ofertę przyjmą, wybaczenie otrzymają. No i ci trzej moi więźniowie na kolana, poróżaniec: iskra stąd wyszła, no to niech zapłonie ogień. Bardzo krótko po tym zdarzeniu zostałem zaproszony do Dębowca. Dębowiec na Podkarpaciu, jest tam sanktuarium Matki Bożej, która objawiła się w La Salette. Płakała nad ludzkością. Zostałem zaproszony na spotkanie młodych. Miałem poprowadzić konferencję przygotowującą młodzież do spowiedzi. Zabrałem ze sobą tych samych trzech więźniów na przepustkę. Powiedzieli świadectwo. Powiedziałem konferencję, odmówiliśmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Godzina 15. Czekał na nas mężczyzna po 50. Płakał. Opowiem księdzu krótko swoją historię. Przed 3 laty zamordowano mi córkę. Jestem warszawiakiem. Po 1,5 roku znaleziono sprawców. Dostali mały wyrok. Od 3 lat jako człowiek wierzący nie chodzę do spowiedzi, bo nie umiem im wybaczyć. Od 3 lat nie przystępuję do Komunii Świętej, bo nie chodzę do spowiedzi, bo nienawidzę, bo nie umiem im wybaczyć. Problem mój pojawił się, gdy zdiagnozowano nowotwór i powiedziano, że mam parę miesięcy życia. Druga żyjąca córka mówi: tata, jeśli umrzesz w takim stanie, to swojego dziecka tam nie spotkasz. Nie umiałem im wybaczyć, więc rzuciłem wszystko na jedną kartę. Postanowiłem jeździć po polskich sanktuariach, i tak niewiele życia zostało, szukać siły do wybaczenia na modlitwie. Ustaliłem sobie marszrutę. Nie wiedziałem, że dzisiaj będzie tu spotkanie młodych. Po prostu było sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. Przyjechałem, harmider na zewnątrz, wyszedłem, słucham. Jeden morderca, drugi morderca, trzeci morderca, kapelan. Bóg zdjął kamień z mojego serca podczas tego, jak mówiliście. Wyspowiada mnie ksiądz. Jestem gotowy. Tak, wyspowiadam. Kilka dni później maila dostałem. Żyjąca córka: dziękuję, tata wrócił odmieniony. Wczoraj był pogrzeb taty. Dziękuję w imieniu rodziny. Ten łańcuszek miłosierdzia trwał. Piotr dzisiaj jest warszawiakiem, jest na wolności. Nie będę opowiadał wszystkich historii, bo by nam zajęło dużo czasu, ale jedną z ostatnich. Oczywiście pobłogosławiłem jego ślub. 3 lata starał się o potomstwo, bez skutku. Był kiedyś, jeszcze zanim został bandytą, mistrzem Polski w trójboju siłowym. Dużo sterydów. Diagnoza lekarska prosta. Nie będzie pan miał potomstwa. Dzwoni do mnie: podjąłem decyzję o in vitro. Chcemy mieć dziecko. Co ksiądz na to? Ja mówię: daj Panu Bogu jeszcze raz szansę, tyle cudów przeżyłeś. Co mam zrobić? Jedź do Betlejem. Zamiast na wczasy, na pielgrzymkę. Jest tam grota mleczna. Legenda mówi, że Maryja ukryła się w niej, gdy uciekała z Józefem, małym Panem Jezusem, przed Herodem.
Karmiła, kropla pokarmu spadła, skała wybielała, cuda się dzieją, ludzie płodność odzyskują. Jest tam sanktuarium. Pojechał. Jako ciekawostkę wam powiem, że byłem tam tylko raz, spotkałem kustosza franciszkanina ze Stanów Zjednoczonych, który opowiedział mi taką zabawną historię, że kiedyś przyjechał jego rodak z Nowego Jorku, z Brooklynu, czarnoskóry mężczyzna, bez żony, która była w szpitalu. Warunki wypełnił, spowiedź, Eucharystia, trud pielgrzymki, no i kawałek tej skały tufowej zabiera się ze sobą i wsypuje do wody, do herbaty, do kawy. Takie złapanie się frędzla Pana Jezusa upłaszcza. Dodatek, jak ta sadzawka w dzisiejszej Ewangelii. Dodatek, bo to Bóg czyni cuda, a nie żadna materia. Więc ów franciszkanin przekazuje mu małą szczyptę tej skały tufowej. Jest bardziej miałka niż polski les. A czarnoskóry patrzy i mówi: Father, moja żona jest very big. Daj mi więcej tej skały. To ojciec się uśmiechnął, mówi: nie trzeba więcej, bo to z wiary uzdrowienie. Ja tak daleko jechałem, nie wrócę tu szybko, daj mi więcej. No dał mu dwie porcje. Odchodzi, wraca: na wszelki wypadek daj mi cztery. Najwyżej zostanie. No i pokazał mi dokumentację medyczną po trzech czy czterech miesiącach później przesłaną przez owego mężczyznę, zdjęcie USG i rozpaczliwy list. Zaczynał się słowami: czego mnie nie ostrzegłeś? Patrzę na zdjęcie USG czworaczki. Piotr ma dwoje dzieci, obydwoje ochrzciłem. Boże miłosierdzie, łańcuch, łańcuch życia, łańcuch zdrowia. Chciałbym wam polecić książkę dla tych, którzy nie mogą być z nami, bo nie chcą. Jacques Fesch, za 5 godzin ujrzę Jezusa. Czytał ktoś, ręka do góry? Jedna osoba. Może ma pożyczyć, nie trzeba będzie kupować. Historia młodego chłopaka, który przyszedł pewnego dnia do ojca i powiedział: mam marzenie, chcę opłynąć świat jachtem, daj kaszę. Na jacht i na podróż. Miał 19 lat, ojciec mówi: szkołę skończ. Był niecierpliwy, ukradł broń ojcu, nazajutrz napadł na kantor przyjaciela. Ukradł 300 tysięcy franków, to jeszcze przed Unią było. Wystarczająca kwota, aby zrealizować marzenia. Uciekając, chciał przestraszyć goniącego go strażnika, postrzelił. Strażnik zmarł w szpitalu, chłopak usłyszał kara śmierci. 3 lata w celi, czekając na uprawomocnienie wyroku i na egzekucję. Przeczytał w więziennej celi klasykę mistycyzmu chrześcijańskiego, Dzieje duszy świętej Teresy. Jest tam taki epizod opisany przez świętą Teresę, że jako mała dziewczynka śledziła z wypiekami na twarzy relacjonowaną egzekucję, relacjonowaną w prasie egzekucję innego mordercy, Pucciniego. Opisane było, że miał być stracony bez pojednania się z Bogiem. Dla niej było to nie do pomyślenia. Bluźnił Bogu, złorzeczył. Jako 9-latka z koleżankami zamówiła u proboszcza mszę w jego intencji. O nawrócenie, o miłosierdzie. Pobożnie się modliła, nawet zabrała koleżanki, które były Żydówkami, do kościoła nie chodziły. Z radością przeczytała ostatni artykuł w prasie opisujący egzekucję. Puccini zawołał na franciszkanina, poprosił, by zdjął krzyż z piersi. Po 3-kroć go ucałował, skruchę wyraził.
To przyczyniło się do tego, że wstąpiła do zakonu, że mamy doktora Kościoła. Pomyślał sobie Jacques Fesch, moi rodzice wychowywali mnie, jakby Boga nie było, a pochodził z żydowskiej rodziny. Może go spróbuję poznać. Nie opowiem całej książki, stało się na tyle wiarygodnie, że każdy, kto miał z nim kontakt, wracał do Boga. Przyszedł dzień egzekucji, a jakże? U Boga przypadków nie ma. W dzień narodzin świętej Teresy. Poprosił przed śmiercią adwokata, aby listy, zapiski, notatki, które po sobie pozostawia, przekazał nieślubnej córce swojej, gdy będzie pełnoletnia, Weronice. Weronika otrzymała je, gdy ukończyła 18 lat, przeczytała. Wstąpiła do Karmelu. W Paryżu jest karmelitanką. Zaniosła owe notatki, listy, zapiski kardynałowi Paryża, Jacques'owi Marii Justirze, a ten rozpoczął proces beatyfikacyjny i kazał wydać książkę. Możemy mieć powtórkę z historii. Święty, dobry Łotr. Bo są cuda przez wstawiennictwo Jacques'a Fescha, mordercy. Za 5 godzin ujrzę Jezusa, jak tytuł sugeruje. 5 godzin przed egzekucją skończył ostatnie zdanie pisać. Elementarz wiary i ufności w Boże miłosierdzie. Polecam. Istotą tego Bożego miłosierdzia, wodą, która nas również może obmyć, jest spowiedź. Tu jest źródło. Słyszeliście pewnie mnóstwo konferencji o spowiedzi. Oczywistych rzeczy nie będę powtarzał. W 3 punktach. Pierwszy pokrewny z dzisiejszą Ewangelią. Nie mam człowieka, aby mnie do wody zaniósł. Jest taki fragment w Ewangelii, kiedy pewien paralityk miał przyjaciół, którzy go zanieśli. Nie mogli dostać się przed Jezusa taki tłum. Weszli na dach, rozebrali jego fragment, na linach spuścili nosze. A Jezus, patrząc na paralityka, powiedział, że względu na wiarę przyjaciół odpuszczają ci się twoje grzechy. Tłum, który czekał na cud, zaczął wołać: bluźni! Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. On nie jest Bogiem. Dzisiaj wołał: jakim prawem to czynisz? Mamy przecież szabat. Czekali na cud. Pan Jezus mówi: nie wiecie, jaką mocą mówicie, że od Belzebuba pochodzącą? Co jest łatwiej powiedzieć? Wstań, weź swoje łoże, idź do domu, czy odpuszczają ci się twoje grzechy, żebyście wiedzieli, czyją mocą to czynię, a moją? To mówię: wstań, weź łoże, idź do domu. Jezus Chrystus ma moc odpuszczania grzechów, choć ludzie wtedy, słysząc to, patrząc na to, nie wierzyli. Jeżeli Pan Jezus ma 500, może dać komu chce? No więc dał komu chciał, nawet jeśli nam się to nie podoba. Powiedział do apostołów: weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Ale on nie zasługuje na to. Co tobie do tego? To moje 500. Kiedy to uczynił? Po zmartwychwstaniu. Dlaczego po zmartwychwstaniu, kiedy nawet Kościół dziś uczy najpierw do spowiedzi, później do komunii, a u Pana Jezusa komunia w Wielki Czwartek przed śmiercią, spowiedź po zmartwychwstaniu? Bo ludzie nie wierzyli, że ma moc odpuszczania grzechów, to znaczy, że jest Bogiem. A kiedy najłatwiej mogliby uwierzyć? Jeśli nie uwierzyli, widząc, że cuda czyni, nawet wskrzesza, to Pan Jezus pomyślałby tak jak każdy z nas: dam się przez nich zabić i wyjdę z grobu. Nikomu się to nie udało. Zamknę, jakby powiedział Gombrowicz, każdą gębę,
jestem Bogiem. A to jest droga do nieba. W Piśmie Świętym, o którym wczoraj było więcej, jest kilka warstw. Jest warstwa literalna, ale jest warstwa również alegoryczna. Pan Jezus mówi w przypowieściach, używa obrazów. Jest pewien obraz opisujący istotę spowiedzi. A jakże Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotyka się nad brzegiem jeziora z Piotrem i kilkoma uczniami. Jest czas kolacji. Chce im tę kolację dać. Ma tylko jedną rybę. Mówi do Piotra, jesteś rybakiem, idź, złów kilka jeszcze. Piotr zdejmuje wierzchnie okrycie, zarzuca sieć. Jest mało osób, potrzeba byłoby dwóch, trzech ryb, wszyscy by się najedli. A Piotr łowi, łowi i łowi i wyciąga całą sieć ryb. Pan Jezus już tę jedną piecze na patyku, a Piotr nie bierze dwóch, trzech i nie biegnie do ogniska, tylko zaczyna je liczyć. Jedna, druga, piąta, dziesiąta, 153 naliczył. Żeby policzyć ryby w sieci, prawdopodobnie musiał je wyjąć na piasek, by się nie pomylić. No dobrze, pośpiech. Dwie, trzy powinien wziąć znowu do ogniska. On zaczyna ryby ładować z powrotem do sieci. I targa całą sieć do ogniska. Niech jedna waży kilogram. Jaki to ciężar? Co za nierozsądne, niezrozumiałe zachowanie Piotra. Staje przy ognisku, jedna na patyku, 153 w sieci i zaczyna szlochać. O co chodzi? Przypomniał sobie rozmowę. Przyszedł do Pana Jezusa kiedyś z zapytaniem: Panie, ile razy mam wybaczyć swojemu wrogowi? 7 wystarczy. Wiedział dobrze Piotr jako pobożny Żyd, że prawo nakazywało 3 razy tylko. Zaskoczył Pana Jezusa, zrobię więcej, powinien mnie pochwalić. A Pan Jezus mówi: Piotrze, nie 7, ale 77 razy. W języku hebrajskim nie ma stopniowania przymiotników na przykład, ale z liczebnikami inaczej postępujemy. Jeżeli powtarza się na przykład piękna, piękna, to znaczy najpiękniejsza. Mądry, mądry, najmądrzejszy. 7, liczba doskonałości. 2x po 7, nie wiem ile razy, tyle ile trzeba. Ale moment. Opis tej historii to nie łowienie ryb. Piotr grzesznik, który się zaparł, rzuca sieć w sumienie i rachunek sumienia robi. Święty Hieronim sporządził atlas ryb w Jeziorze Galilejskim. 153 gatunki. Wszystkie możliwe popełniane przez ludzkość grzechy są w sieci. I te płotki, które wyskakują nad powierzchnię wody i te, co w mule leżą, ukrywane przez ludzi latami. Policzył, ponazywał, ciągnie do ognia. Jezus przy ogniu z innymi uczniami. Wszyscy się gapią. Staje utrudzony, bo to ciężar, i sobie uświadamia, w sumie 154 ryby. To 2 razy po 77. Ode mnie Bóg wymaga, wybacz tyle, ile razy trzeba będzie, a od siebie Mont Everest wybaczenia. 2 razy po 77. To istota spowiedzi. Natrudzisz się, przytargasz, drżysz, a on i tak jedno ci powie. Jesteś wolny, ale idź i nie grzesz, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. 38 lat czekał. W więzieniu mam takie spowiedzi. 38, 40, 50. Konfesjonał się telepie, jak staje. Z kartki czyta i duka. A później odchodzi lekki jak noworodek. Takich spowiedzi wam życzę, że wszystko w tej sieci przyniesiecie. Przyniesiecie, bo on was kocha, a wy w to uwierzyliście. A on może uzdrowić. I nieważne, jaki ksiądz to czyni, jego mocą, to tylko przekaźnik. Są lepsze i gorsze. Kończę, chociaż mógłbym jeszcze długo, bajką. Tym razem o miłosiernym królu. Było sobie państwo za górami, za morzami, gdzie panowała wielka korupcja.
Jedni ludzie dawali łapówki, drudzy przyjmowali łapówki. Nie było sprawiedliwości, nie było uczciwości. Królowi się to nie podobało. Restrykcyjnie zaostrzył prawo, które od tej pory stanowi: każdy przyłapany na łapówkarstwie ma być publicznie wychłostany, a recydywa, czyli powtarzalność, ma być karana śmiercią. Ludziom się nie podobało. Wyszli na ulicę, chodzili z transparentami, sztukali, pukali. Ale o dziwo, z upływem czasu w owym państwie było coraz lepiej, z uczciwością. Pewnego dnia przyłapano na przyjęciu łapówki matkę króla. O, zawołali ludzie, ciekawe, co zrobi. Jeśli jest sprawiedliwy, na jakiego się kreuje, to powinien ją przykładnie ukarać, jak nas. Ale jeśli ją ukaże, co z niego za syn? Syn, matkę? W godzinie ogłoszenia wyroku wszyscy wyszli na rynek, wyszedł król, kat wyprowadził matkę króla, król przemówił: moja matka winna jest chłosty. Ludzie zawołali: tak, ale to moja matka. I zawiesił głos. Puść ją wolno, rzekł do kata. Zdjął koronę, oddał berło i powiedział: mnie za nią wychłoszcz. Dwa razy mocniej, niech patrzą. Tego się nie spodziewali. Miłosierny, cierpi ktoś z was? A sprawiedliwy karę wziął na swoje ramiona. Takim jest Jezus Chrystus. Tym jest miłosierdzie. Oferta. Skorzystaj. Amen.